Znacie to? Na pewno znacie. Dziś nie chcemy mówić o rzeczach, które są dla wszystkich oczywiste, bo wszyscy wiemy, że temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej jest po prostu istotny. Dziś chcemy pójść o krok dalej. Chcemy porozmawiać o tym, co z tym zrobić. Chciałabym Was zaprosić na dyskusję o zrównoważonym rozwoju. Od słów do czynów. Na dyskusję, bo dziś jestem z gośćmi. Kasią Zalewską, Sustainability Research Lead w Kantarze i Mateuszem Galicą, który reprezentuje lata 20. A ja sama nazywam się Marta Skalmowska i poprowadzę tą naszą dzisiejszą dyskusję. Chciałabym zacząć od takiego krótkiego wprowadzenia i w pierwszej kolejności oddać głos Mateuszowi, bo Mateusz jest dla mnie osobą, która, można powiedzieć, trochę zapoczątkowała taką zieloną rewolucję w Kantarze. Mateusz, powiedz proszę, od czego to wszystko się zaczęło? Wiesz co, chyba zaczęło się od tego, od jakiegoś takiego poczucia niezgody na bieg spraw. Coraz my w Kantarze jako badacze coraz częściej słyszeliśmy doniesienia świata nauki o tym, że coś nie tak dzieje się ze środowiskiem, że ten model gospodarczy, który stworzyliśmy, nie działa tak, jak byśmy chcieli. Zauważyliśmy się też, że klienci się wcale o to nie pytają w swoich briefach, bo sprawa dotyczy dalszej przyszłości, tego, co się stanie za dekadę, za dwie dekady. No a briefy klienckie dotyczą często dnia dzisiejszego, ewentualnie jutrzejszego. I postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie. Najpierw porozmawialiśmy z ekspertami klimatycznymi, żeby sprawdzić, jakie rzeczywiście mamy problemy, tak żeby wyłożyć je jak kawa na ławę naszym klientom i społeczeństwu. Następnie sprawdziliśmy, jaka jest właśnie reakcja ludzi, społeczeństwa na kwestie środowiskowe. W ten sposób powstał projekt Ziemia nie atakują, który był wielką, taką intelektualną, zawodową, badawczą, ale też życiową przygodą dla nas wszystkich. No i cóż, myśmy potem zdecydowali się poświęcić się tylko temu tematowi, tylko kwestiom zrównoważonego rozwoju, kwestią odpowiedzialności biznesu wobec środowiska, nie tylko biznesu, także samorządów czy też rządu. I założyliśmy właśnie lata 20, które zajmują się już tylko kwestiami związanymi z doradztwem i z rozwijaniem zielonych strategii. No właśnie, bo zaczęliśmy tak naprawdę od tematu takiej odpowiedzialności za planetę, ale my też w Kantarze zaczęliśmy zauważać, że nie mówimy tylko o odpowiedzialności za planetę, ale też o odpowiedzialności społecznej, że ten temat jest dużo szerszy i powinniśmy zacząć przestać myśleć o tym, że tylko podejmujemy jakieś działania CSR-owe, pojedyncze akcje, ale że te działania związane właśnie z odpowiedzialnością społeczną powinny zostać mocniej wpisane po prostu w DNA marki. Mniej więcej rok temu zaczęliśmy też tak rozmawiać z naszymi klientami w ramach promocji też naszego podejścia związanego z wpisywaniem higher purpose do DNA marki przy użyciu też naszego sztandarowego narzędzia Needscope'a. No i zaczęliśmy tak naprawdę taki nowy rozdział porządkujący dyskusję z klientami na temat właśnie tego, jak podchodzić do tematu. No i w tym momencie przekazuję głos Kasi, która właśnie nam opowie, co się zadziało. Dokładnie tak, Marta. Zresztą w maju ubiegłego roku miałyśmy przyjemność organizować wspólnie webinar, który miał klientom przybliżyć całą naszą filozofię, ideę, pomysł i potrzeby, które stoją za rozwiązaniem Needscope for Purpose. Dodam tylko dla ułatwienia dla pełnej przejrzystości, że jest to nasze narzędzie badawczo-konsultingowe, które służy do potwierdzenia bądź wypracowania całej strategii marki właśnie w oparciu o cel wyższy, ten higher purpose. No i dokładnie tak jak mówisz, w ubiegłym roku tak naprawdę cały 2021 był, powiedziałabym, przełomowym i dla branży badawczej, i dla naszej firmy właśnie pod kątem słuchania i reagowania na to, co rynek, nasi klienci z przeróżnych sektorów mówią nam, i o co pytają, bo już w przeciwieństwie do tego, o czym mówił Mateusz na początku 2019, w 2021 pytali nas w briefach o zagadnienia dotyczące w mniej lub bardziej bezpośredni sposób zrównoważonego rozwoju, ESG, odpowiedzialności społecznej, etc. No i tak latem doprowadziło nas to do realizacji globalnego projektu Kantar na ponad 30 rynkach jednocześnie, który miał wtedy nazwę Global Foundation Study, teraz jest to Sustainability Sector Index i właśnie to badanie
pokazało nam, jakie tematy są najbardziej palące, najbardziej istotne, jak to wygląda wśród mieszkańców naszego kraju, jak to wygląda na kontynencie europejskim, jak wygląda na innych. Zaczęliśmy się tym tematem po prostu zajmować na poważnie i komplementarnie. I między innymi też dlatego moja funkcja, poza tym, że jestem account managerem, badaczem, doradcą w największej firmie badawczo-doradczej Polsce, czyli Kantar Polska, moja funkcja poszerzyła się także o opiekę nad wszelkimi narzędziami, rozwiązaniami, które proponujemy Państwu właśnie w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju, mówiąc najkrócej. Mhm. I też, co warto podkreślić, jakby my nie tylko odpowiadamy na potrzeby, ale też postanowiliśmy zaprosić tak naprawdę naszych klientów do dyskusji, bo mamy poczucie, że mamy podstawy, żeby rzeczywiście mówić o tym temacie głośno. I w związku z tym kilka tygodni temu zaprosiliśmy do naszego biura przedstawicieli naszych klientów, ale także NGS-ów i środowiska naukowego, albo wspólnie z nami, czy z badaczami z Kantara i z latami 20. Zastanowili się nad tematem zrównoważonego rozwoju pod hasłem zrównoważony rozwój, robić to dobrze czy nie robić wcale. Celem naszego warsztatu było przyjrzenie się wyzwaniom związanym z tym tematem z różnych perspektyw. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami, czyli szerszym gronem, naszymi wspólnymi przemyśleniami na ten temat, ale też dać konkretne podpowiedzi i jak od słów przejść do czynów. Ale zacznijmy od tego, że właśnie, że jeśli chodzi w ogóle o tą tematykę, to mam takie poczucie, że jednak panuje trochę taki chaos, trochę taka dezinformacja, trochę taki brak wiedzy też po prostu w firmach, z którymi rozmawiamy, jak się do tego zabrać. Więc Mateusz, od czego zaczynamy? Tak, jak się posiedzi na takim warsztacie, rzeczywiście to było bardzo fajne przeżycie, to człowiek może wyjść w dobrym humorze i poczuć, że no tak, rozmawiamy z mądrymi, odpowiedzialnymi ludźmi, którzy planują duże, odpowiedzialne zmiany. Z tym, że no, rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Tak jak w badaniu ziemianie atakują, okazało się, że poziom wiedzy na temat środowiska, myśmy użyli tam skali szkolnej, wynosi 2+. Dosyć słabo jak na taki kapitał do poważnej zmiany. Tak po tym 1,5 roku, które minęło od założenia lat 20. i po dziesiątkach, może setkach wizyt, rozmów z klientami, ale przede wszystkim też po projekcie, który wykonaliśmy dla European Climate Foundation, gdzie właśnie poproszono nas o to, żeby sprawdzić, na ile polski biznes, duże firmy, małe, te korporacje międzynarodowe, firmy rodzinne, spółki Skarbu Państwa, na ile cała ta machina biznesowa jest gotowa, otwarta na zmianę, no to tam wynik mamy dosyć podobny. Chyba to było wprawdzie badanie jakościowe, ale takie jakościowo też bym dał średnio 2+, jeśli chodzi o gotowość firm, biznesu do zmiany. To jest tak, że na poziomie poszczególnych osób rozmawiamy z osobami mądrymi, wrażliwymi, więc na poziomie takich emocji i wstępnej rozmowy jest zgoda, tak, należy coś zrobić. Natomiast jeśli wejrzy się głębiej w firmę, okazuje się, że jest olbrzymia inercja, że jest brak zrozumienia problemu, że w firmach w Polsce pracownicy nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje wokół nich. Problemy środowiskowe często sprowadzają do kwestii sortowania śmieci. Nie mają technologii, nie mają pojęcia, jak wdrażać te technologie. Mało tego, w większości firm nie ma miejsca w strukturze, nie ma takiej pozycji, stanowiska, osoby czy też osób, zespołów, które by się tą tematyką miały zajmować. Także to jest taka... No, myślę, że mamy do czynienia z taką czystą kartką, na której dopiero trzeba coś napisać, szczególnie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, ale też o wszystkie inne cele zrównoważonego rozwoju. I musimy sobie powiedzieć na początku, zdać sobie sprawę, że raczkujemy, że jesteśmy na tym etapie raczkowania w tej materii. No właśnie, bo wiemy, że firmy są w różnych miejscach. Niektórzy już zaczynają tak naprawdę zabierać się za temat. Inni są mocno w proszku i nie wiedzą w zasadzie od czego zacząć.
zacząć. U jednych powstają już takie dedykowane stanowiska osób odpowiedzialnych za tematykę zrównoważonego rozwoju. No właśnie, wiemy to, no bo też rozmawiamy z naszymi klientami. Wiemy, że są rzeczywiście w bardzo różnych miejscach, bo zgłaszają się też w różnych momentach tak naprawdę myślenia o tej tematyce. No i porozmawiamy proszę o tym, jak my pomagamy wspólnymi siłami tak naprawdę naszych dwóch firm, uporządkować ten temat i określić taki plan działania dla naszych klientów czy organizacji, które się do nas zgłaszają. Okej, ja myślę, że dosyć ważnym momentem jest wejście do firmy i rozpoznanie jej struktury, jak jest zbudowana, z jakich kawałków się składa. Bo to się nie może zacząć od rozmowy, nie wiem, z działem marketingu, bo skończy się jakieś, bardzo łatwo się może to skończyć taką po prostu kampanią marketingową, a w najgorszym razie greenwashingiem, ponieważ nic nie zostanie zrobione wewnątrz. My uważamy, że w firmach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy i że wystarczy połączyć kropki, zadać odpowiednie pytania, żeby zacząć budować wspólny plan. Więc w takim schemat współpracy, który stosujemy też z Kantarem, jeśli wchodzą tam projekty badawcze, jest taki, że na początku robimy swego rodzaju przeszpiegi. Dopytujemy się różnych ludzi w różnych kawałkach organizacji, jak widzą strategię firmy, jak staramy się zrozumieć, jak działają te poszczególne elementy i w jaki sposób wpływają na otoczenie, w tym na środowisko. Po to, żeby potem tę wiedzę, którą zbieramy z wewnątrz firmy, i to jest najważniejszy kawałek wiedzy, połączyć z naszą wiedzą o konsumentach, z wiedzą o konkurencji, z wiedzą o otoczeniu prawnym, co się dzieje, jeśli chodzi o prawo, o to, co się zdarzy prawnie, ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. I wspólnie zaczynamy myśleć o przyszłości. Wprowadzamy na tych warsztatach tak zwany wehikuł czasu, przenosimy się w przyszłość i zaczynamy wyobrażać sobie, jak będzie wyglądał świat, kraj, kategoria za 10 lat, po to, żeby stworzyć takie scenariusze, do których zaczniemy dobudowywać strategiczne kierunki rozwoju firmy. I w zasadzie no myślę, że główną częścią wiedzy jest to, co już jest zastane w firmie, to, co wiedzą ludzie pracujący w tej firmie, ale bardzo często po prostu sami nie dzielą się ze sobą tymi informacjami i nie zdają sobie sprawy, jak dużo wiedzą. No ale właśnie, powiedziałeś też tak naprawdę, że my nie przychodzimy z niczym tam, bo my też mamy wiedzę, którą jakby wnosimy, gdy zaczynamy tak naprawdę pracę z klientami, z organizacjami, które podejmujemy działania. Tak jest. Zatem, tak jak wspomniałaś, Marta, rzeczywiście obserwujemy, że szczególnie w przestrzeni ostatnich miesięcy, że klienci, z którymi rozmawiamy, są to zarówno działy marketingu, jak i działy, które do tej pory może jako dla nas badacze nie były bezpośrednimi klientami, czyli działy CSR, Sustainable Development, etc. Ci klienci są na bardzo różnym poziomie, można by powiedzieć, zaangażowania i wdrażania różnych strategii ESG w swoich firmach. Bo z jednej strony, owszem, są firmy, które są póki co na początku tej drogi, zdają sobie sprawę, że muszą coś zrobić, że muszą zabrać głos w temacie, bo tego oczekują od nich albo przełożeni, albo wymogi prawne i regulacje, w których muszą się funkcjonować, w których muszą się obracać. Albo, przepraszam ci przerwę, jest też presja coraz większa jednak klientów. Dokładnie tak. Albo zdają sobie sprawę z coraz to bardziej głośnych, intensywnych postulatów konsumenckich, wyrażanych i przebijających się coraz częściej w dyskursie publicznym, w dyskursie medialnym. Są też klienci, którzy już tę drogę odbyli, są w trakcie, mają obrane bardzo dokładnie cele, koncentrują się wokół konkretnych SDGs-ów, celów zrównoważonego rozwoju, mają wdrażane strategie na wszystkich etapach, na wszystkich filarach swojej firmy, są już bardzo zaawansowani na tej ścieżce. Moje doświadczenie, szczególnie z ostatnich miesięcy, właśnie dzięki pełnionej przeze mnie funkcji w Kantarze, wskazuje, że jednym i drugim fajnie możemy towarzyszyć w tej drodze, bo możemy im towarzyszyć albo w potwierdzaniu pewnych rzeczy, zderzaniu ich o właśnie perspektywę konsumencką, tego jak jest, jak Polacy widzą pewne zachowania marek, pewne zjawiska, czy czego oczekują. Z drugiej strony możemy im pomóc właśnie wybrać odpowiedni cel wyższy, odpowiednią ścieżkę postępowania. No i tak jak też obydwoje tutaj powiedzieliście, na początku tego procesu, który bardzo chętnie rozpoczniemy
razem z latami 20 i z daną firmą, z daną marką, dostarczamy bardzo szerokie zasoby naszych raportów, tego jak wsłuchiwaliśmy się w głos konsumencki przez ostatnie lata. Oczywiście jest to cały dorobek związany z raportem Ziemianie atakują, cały dorobek Kantar Public, czy tak jak powiedziałam, ogrom wiedzy, który płynie z badania Sustainability Sector Index. Między innymi dzięki temu badaniu mamy i perspektywę Polaków, i Europejczyków, i konsumentów na całym świecie, pod kątem tego, które z problemów szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju są dla nich najbardziej palące, którymi przejmują się najbardziej i jak to wpływa na ich codzienne zachowanie, na ich wybory zakupowe, jak to zmienia ich postawy i opinie. Wiemy także, w które zachowania chcieliby angażować się częściej w duchu zrównoważonego rozwoju. Wiemy, jak często to robią. Wiemy też, dlaczego tego nie robią. Jakie grupy barier, pewnych czynników sprawiają, że konsumenci nie zawsze zachowują się tak, jakby deklarowali, że chcieliby się zachowywać. I dlaczego to się często kończy tak, jak wspominał Mateusz, że nasze proekologiczne zachowania, zachowania w duchu zrównoważonego rozwoju, często ograniczają się na przykład do recyklingu śmieci. Wzbogaceni tą wiedzą jesteśmy w stanie pomóc Państwu, jesteśmy w stanie przejść przez dalsze etapy tego procesu, który wspólnie tutaj zaprojektowaliśmy. Jak tak mówisz, zdaję sobie sprawę, ile myśmy w ciągu tych ostatnich lat nazbierali już tych klocków, tych kawałków wiedzy, którymi możemy dysponować. I myślę sobie, no fajny jest tytuł tej rozmowy, od słów do czynów, bo to jest chyba taki, ja zauważyłem, że temat zrównoważenia, temat środowiska trafił, no jakieś tam 2 lata temu myślę, że za sprawą Ziemian też, na tak zwane biznesowe salony. I dużo się gadało, ale mało się robiło. Tych konferencji jest bez liku. Byliśmy też na kilkudziesięciu już chyba w sumie i dużo się mówi o potrzebie, o wrażliwości, o konieczności rozpoczęcia działań. Natomiast ja mam takie wrażenia, że tak na dobre nikt się jeszcze nie rozpędził, nie zaczął działać. Ja liczyłem bardzo na aktywne działania biznesu. Biznes jeszcze troszeczkę jest uśpiony. Dużo się dzieje w miastach. Pracowaliśmy w tym roku z Krakowem i z Rybnikiem. Tam widać takie odważne spojrzenie do przodu. Więc wydaje mi się, że tak jak ci słucham, fajne jest to, że my mamy już konkretną propozycję. Po pierwsze mamy zebrane te kawałki wiedzy. Tych raportów jest już naprawdę, no może nie bez liku, ale sporo wiedzy, którą możemy wykorzystywać. Możemy wykorzystywać jak gdyby horyzontalnie też wiedzę, którą zyskujemy pracując z klientami, albo właśnie w biznesie wykorzystywać wiedzę z pracy z samorządem, z miastem i odwrotnie. W mieście możemy know-how biznesowe aplikować. Czyli mamy już te kawałeczki, te elementy, z których jest ułożona bardzo konkretna ścieżka. Nie mówimy, że należy działać, że warto się za to wziąć, tylko wiemy, co zrobić, żeby doprowadzić do powstania takiej mapy drogowej konkretnych działań. To już wszyscy wiemy, tak jak sobie ustaliliśmy, że zrównoważony rozwój jest faktem, nie jest trendem, przemijającym trendem, tylko trzeba zacząć działać. No ale słuchajcie, my też tą wiedzę, którą mamy, łączymy z wiedzą taką, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, które pomagają naszym klientom na co dzień w różnych wyzwaniach. Chciałabym, żebyśmy też trochę o to zahaczyli, jak my tak naprawdę ten cały nasz know-how kantarowy w pierwszej kolejności, ale w drugiej też tak naprawdę tą sieć powiązań, która powstała wokół lat 20, jak wykorzystujemy, żeby rzeczywiście od dyskusji przejść do tych konkretnych czynów, już konkretnego działania. No właśnie, od słów do czynów. Państwo, mam na myśli przedstawiciele różnych sektorów, różnych marek, lokalnych, globalnych, przychodzicie do nas z bardzo konkretnymi pytaniami. No właśnie, wokół jakiego celu wyższego powinnam zbudować swoją markę? Jakim językiem, jakimi kanałami mówić o tym konsumentom? Czy w ogóle warto mówić o tym, na przykład, co robię dla środowiska, czy co ekologicznego w duchu zrównoważonego zrobiliśmy jako firma, jako marka? W jaki sposób to zakomunikować? Które skrypty, które słowa będą adekwatne? Bo też wiemy, o czym tutaj, mam nadzieję, jeszcze Mateusz później powie, będziemy sobie dyskutować, że język w komunikacji o zrównoważonym rozwoju jest niezwykle istotny. W związku z tym, że tej narracji jest coraz więcej i jest tak bardzo zróżnicowana w dyskursie publicznym, jest to coraz bardziej istotne, jakich słów używamy, a jakich nie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Tak jak tutaj Marta powiedziałaś, oczywiście jako
firma badawczo-doradcza, mamy całe portfolio rozwiązań w zależności od tego, z jakim problemem, z jakim wyzwaniem aktualnie borykają się firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju. No właśnie odbudowania, weryfikowania, monitorowania, jak jest egzekwowana strategia marki, poprzez to, że testujemy, sprawdzamy, jak sprawdza się komunikacja w danym kanale, aż po całe doświadczenie konsumenckie w różnych miejscach styku i testowanie, dopiero szukanie nowych idei, produktów w kontekście zrównoważonego rozwoju. Zatem to portfolio oczywiście jest szerokie i są to bardzo konkretne rozwiązania. Tak jak mówisz, jesteśmy już na tym etapie, że wiemy, że od słów trzeba przejść do czynów. Testować, sprawdzać, szukać rozwiązań tak, żeby po prostu działać w temacie. Mateusz, jak z twojej perspektywy? Bo to też warto podkreślić, rzeczywiście my cały czas, nie tylko na potrzeby dzisiejszego spotkania, tak naprawdę na co dzień współpracujemy i rzeczywiście wspieramy wspólnie naszych klientów. Kantar ma niesamowite narzędzia badawcze, które pozwalają w taki bezpieczny dla firmy sposób wprowadzać emanację nowej strategii. Testować, nie wiem, nowe marki, testować pomysły komunikacyjne, dbać o doświadczenie klienta z marką. Także bardzo chętnie z tego korzystamy. No, to, co wspomniałeś o Need Scope for Purpose, ja uważam, że Need Scope jest w ogóle książęcym, królewskim narzędziem badawczym. Uwielbiam z tym pracować, uwielbiam tworzyć marki i kiedy powstała emanacja Need Scope'a właśnie zorientowana wokół celów zrównoważonego rozwoju, no to myślę, no, jakby ktoś słuchał moich myśli. Natomiast to, co my wynieśliśmy jednak z dwóch dekad pracy w badaniu, w BOP-ie, w TNS-ie, w Kantarze. To fakt, że ludzie nie rozumieją badań i nie rozumieją tak skomplikowanych procesów, dlatego moim zdaniem większość, może nie większość, ale duża część projektów badawczych, przy których ja pracowałem, nie została dostatecznie dobrze wykorzystana. Nie to, że wylądowała w szufladzie, ale takie wypadki też były, ale nie została wykorzystana, ponieważ ludzie pracujący w firmach, które korzystają z badań, nie rozumieją tych badań. Raporty są długie, napisane trudnym językiem. Tak samo jest, jeśli chodzi o tematykę zrównoważonego rozwoju, o tematykę środowiskową. To jest trudne. Wytłumaczenie tego wszystkiego jest trudne. Wytłumaczenie konieczności zmian jest trudne. W związku z tym wykorzystujemy to, czego się nauczyliśmy przy okazji wodowania, że tak powiem, badań w firmach, żeby wodować tego typu projekty. I jesteśmy w stanie zaprojektować swego rodzaju kampanie wewnętrzne, aktywizujące pracowników i uruchamiające zmiany. Ponieważ zmiany w dużych organizmach, w dużych firmach, małych też, nigdy nie pójdą do przodu, jeśli ludzie tego nie kupią. Pracując z miastem, musimy najpierw sprawić, żeby urzędnicy w Urzędzie Miasta zrozumieli nową strategię i chcieli ją realizować. Pracując z firmą, musimy sprawić, żeby pracownicy firmy, wszyscy, nie tylko dział marketingu, nie tylko zespół do spraw strategii czy też zarząd, ludzie mają pokochać ten nowy kierunek i chcieć go kupić. I dlatego wykorzystujemy takie narzędzie jak warsztaty, jak współpraca z działem HR w firmie po to, żeby uruchomić, wykorzystać intranet. Projektujemy eventy, wydarzenia dla pracowników, podczas których sprzedajemy tę nową narrację i pozwalamy zrozumieć kierunek strategiczny. To jest ta główna część, jeśli chodzi o komunikację wewnątrz. Ale też pomagamy i tutaj muszę przyznać, że jesteśmy za maluczcy, żeby zrobić to sami, natomiast dysponujemy dosyć potężną siecią kontaktów i partnerów. Pomagamy w takich działaniach jak na przykład pomiar śladu węglowego według uznanego międzynarodowego standardu, jak pomiar śladu wodnego, analiza ścieżki dostaw itd., itd. Nie mogę się nie odnieść, Mateusz, do tego, co wspomniałeś o tych przepastnych raportach i niekiedy o zgrozo wkładanych do szuflady. Mam nadzieję i zakładam i widzę, obserwując to, co się dzieje w naszej firmie, że to już jest przeszłość. I niezależnie od tematu, pełna zgoda, że bardzo ważne jest, aby idea, aby potrzeba i przekonanie co do istotności zrealizowania danego projektu czy przedsięwzięcia było rozprzestrzenione we wszystkich działach danej firmy, aby wszyscy co do tego byli przekonani. Zresztą, no właśnie nie tylko w kontekście zrównoważonego rozwoju, tak? Każde badanie, jakie robimy, powinno być jak najbardziej użyteczne
i zakorzenione w realnych potrzebach i na wszystkich filarach danej firmy. Więc mam nadzieję, że to, o czym mówisz, jest już przyszłością. Staje się teraźniejszością z tego, co widzę. Myślę, że nasze drzewo zrównoważonego rozwoju, czyli taki naprawdę mozolnie, skrupulatnie przygotowany plan pracy z firmą od samego początku aż do końca, kiedy rynek, konsumenci, otoczenie zaczyna widzieć efekty, że do tego, że będzie tutaj pomocne. No bo jest to porządna metoda, porządne położenie, połączenie kompetencji różnych bytów, tak? Nie chodzi tylko o lata 20 i o Kantara, ale też o partnerów zewnętrznych, których zapraszamy do wprowadzania konkretnych zmian. To może być partner, który zbada ślad węglowy. Mamy też innego partnera, który zajmuje się innowacyjnym podejściem do opakowań, tak żeby nie było tych wszystkich plastików, folii, tudzież papierów. Czyli gromadzimy wokół tego drzewa różne podmioty po to, żeby przeprowadzić klienta od tego punktu A do B w sposób mądry. I uwolnić ideę zrównoważonego rozwoju. No właśnie, mi się to wydaje szczególnie ważne i szczególnie istotne. Rzeczywiście nam też nie zależy, znaczy zależy oczywiście, bo wiem, że część firm wprowadza takie zmiany ze względu na przykład na regulacje prawne i po prostu są zobligowani do tego, żeby zająć się tematem, ale to, na czym nam głównie zależy, to szerzenie po prostu takiej idei, żebyśmy wspólnie podejmowali działania, które coś mogą zmienić. Dlatego to dla mnie jest taki aspekt szalenie pozytywny, że nawet jeśli w firmie jest jedna osoba, która jest mocno zaangażowana w temat i po prostu żyje tym tematem, to my rzeczywiście możemy wspomóc to, żeby cała organizacja zaczęła tym żyć i żeby te działania, które będą podejmowane, też były po prostu i wiarygodne wewnętrznie, bo dzięki temu będą wiarygodne na zewnątrz. To, co my zawsze mówimy, to wszystko musi być ze sobą połączone i wszędzie musi być ta spójność, żeby rzeczywiście konsumenci, klienci czuli przywiązanie do firmy, do marki, po którą sięgają. No, myślę, że już nikogo nie trzeba przekonywać, że wy żyjecie tym tematem, że wiele dyskusji za wami, w sumie za nami wszystkimi jako badaczami, bo rzeczywiście Kasia od jakiegoś czasu jest tą osobą, która skupia u siebie tak naprawdę wiedzę, ale osób zaangażowanych w tematykę w różny sposób jest bardzo dużo, więc my wewnętrznie też bardzo mocno dyskutujemy. W zasadzie mam wrażenie, że w zeszłym roku to był nasz główny temat takich dyskusji, wątków, które sobie poruszaliśmy też po prostu w takich dyskusjach trochę pobocznych, bo naprawdę zaczęliśmy żyć tym tematem mocno. No ale właśnie, dyskutujemy wewnętrznie, dyskutujemy też z naszymi klientami. Zaprosiliśmy do dyskusji naszych klientów, naszych organizacji. Chciałabym, żebyście podzielili się, proszę, takimi złotymi radami, wskazówkami dotyczącymi tego, jak zacząć działać. Jakie rady możemy dać naszym klientom? Jasne, to zanim może wymienimy te rady, bo oczywiście lista jest bardzo konkretna, to był jeden z fantastycznych efektów, bardzo konkretnych efektów naszego warsztatu. Ja z tego miejsca jeszcze raz dziękuję i naprawdę mega doceniam pełne zaangażowanie i entuzjazm, jakim wykazali się nasi klienci w swoich reakcjach, począwszy od zaproszenia na ten warsztat, poprzez uczestnictwo w samym warsztacie. Trzeba tu nadmienić, że zaprosiliśmy przedstawicieli różnych branż, często nie mających ze sobą na co dzień wiele do czynienia, bądź prezentujących konkurencyjne podejścia. Zaprosiliśmy świat nauki, zaprosiliśmy organizacje pożytku publicznego i wszystkie te podmioty fantastycznie razem pracowały. Ja jestem pod wrażeniem, jak ciekawa była to dyskusja i ile udało nam się wspólnie wypracować. Ja też dodam, bo rzeczywiście ten odcinek był bardzo pozytywny i było rzeczywiście wiele prowadziliśmy rozmów z osobami, które z różnych przyczyn nie mogły dołączyć. No też organizowaliśmy to w czasie covidowym tak naprawdę, gdzie te zachorowania były dość zmożone. Niektórzy nie mogli wziąć udziału w naszej dyskusji, ale rzeczywiście byli żywo zainteresowani wynikami. No i też deklarowali chęci spotkania z nami po prostu przy kolejnej okazji. Dokładnie. Żeby porozmawiać właśnie w trochę innym gronie niż na co dzień, bo zazwyczaj rzeczywiście spotykamy się tylko my z naszym klientem, a rzeczywiście udało nam się stworzyć takie forum do wymiany myśli i do dyskusji o temacie. To, co mi utkwiło w tym warsztacie, to znaczy po tym warsztacie, to chyba takie słowo odwaga. Żeby mieć jaja i nie bać się wyskoczyć z dotychczasowego toru, nie bać się zmiany. To jest, myślę, obszar zrównoważony rozwój i kwestia odpowiedzialności środowiskowej. To jest obszar dla otwartych umysłów, dla ludzi, którzy
nie boją się wyskoczyć ze schematu. To Zygmunt Bauman kiedyś coś takiego powiedział, że jeśli powtarzamy pewne czynności, używamy sprawdzonych schematów, to nigdy nie dokonamy zmiany, nigdy nie powstanie nic nowego. Jest to proces nietwórczy. Proces twórczy, dokonujący zmian, to jest właśnie łamanie schematów, zbuntowanie się wobec schematów. Także musimy, no chyba najważniejsze słowo tego warsztatu to jest właśnie odwaga, żeby odważnie wyrzucić przyzwyczajenia i schematy dotychczasowe do kosza, wyjąć czystą kartkę i namalować na niej nową ścieżkę. Punkt pierwszy to odwaga. W sumie udało nam się sformułować 6 takich głównych obszarów, wskazówek, które właśnie nazwaliśmy sobie Golden Tips and Rules. Drugi, jakże mocny punkt po odwadze, to szczerość. Wydawałoby się, jakże ważne, wręcz górnolotne, ważne górnolotne sformułowanie, ważna idea, a jakże istotna w tym kontekście. Bo ta szczerość oznacza, zdaniem uczestników naszego warsztatu i także zdaniem głosów innych klientów, których słuchamy, że marka, firma nie obiecuje swoim konsumentom tego, czego nie dowiezie, mówiąc językiem marketingowym. Nie obiecuj zbyt dużo, nie mów o czymś, co powinno być ważne, co w szerokim dyskursie jest uznawane za ważne, jeśli tego naprawdę nie robisz, jeśli nie wprowadzasz w swoje codzienne działania. Konsumenci już teraz, myślę, że Mateusz się zgodzisz, zaczynają być bardzo wyczuleni na konkretny język, bardzo wyczuleni na slogany, hasła, za którymi nie idą realne działania marek, firm. Zatem ten greenwashing jest bardzo szybko wytrapiany przez konsumentów i jest absolutnie niewybaczalny. Zatem ta szczerość oznacza tylko tyle, żeby zaczynać nawet od małych kroków. Co do tego byliśmy spójni podczas warsztatu, wszyscy uczestnicy warsztatu byli spójni, że pewne skrajności zamrażają dyskusję, zamrażają jakiekolwiek dalsze kroki. Zacznij, marko, firmo, od czegoś małego, ale zrób to szczerze i zrób to naprawdę. I chyba można stąd szybko przejść do języka, jakim operujemy. Ważne, żeby on był prosty i zrozumiały. Zwłaszcza, że operujemy w dziedzinie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, ta dziedzina nauki, zmian o klimacie ma 30 lat. Nie jest wykładana w szkołach. Nikt o tym nie uczy. Nie powstał do niej odpowiedni język. W eterze pojawiają się jakieś takie słowa jak transformacja, zrównoważony rozwój, ekologia. Co to znaczy ta ekologia, ten ekolog? No to się często kojarzy, nie wiem, jednym się może skojarzyć z kimś przypiętym do komina albo do drzewa, czyli z destrukcją i z buntem. A komuś innemu, dzięki właśnie temu, jak działają niektóre firmy, z paliwem opałowym, ekogroszek, prawda? Widać, że dysponujemy bardzo ograniczonym i trudnym, niezrozumiałym dla konsumentów słownictwem, także dosyć ważną radą jest to, żeby naprawdę skonsultować i zadbać o to, jakiego języka używamy, żeby był zrozumiały, żebyśmy na pewno osiągnęli to, co chcemy osiągnąć i żebyśmy byli dobrze zrozumiali. Pełna zgoda i mam wrażenie, że po tym punkcie płynnie dochodzimy do punktu czwartego, który mówi nam o tym, żeby zrównoważonego rozwoju nie traktować jako krótkofalowej mody, trendu komunikacyjnego, czy po prostu wyrażać w formie jakichś działań CSR-owych, jednostkowych eventów. To powinna być długofalowa strategia firmy. Nie może to być krótkotrwały, tak jak powiedziałem, zryw. Klienci, konsumenci współcześnie już tego nie wybaczą. Myślę, że fajną wskazówką, którą też usłyszeliśmy na warsztacie i z którą ja mam osobiste doświadczenia też pracując z klientami, jest zupełnie nowy sposób funkcjonowania na rynku poprzez takie transkategorialne pakty. Okazuje się, no ja akurat mówię bardziej o tych kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym, że no wiemy to z badań, że jest pewne napięcie, wyraźne napięcie, taka obawa w społeczeństwie, czyli wśród konsumentów albo wyborców, zależy jak na nich spojrzeć. Oni odczuwają potrzebę, żeby ktoś coś z tym zrobił. Czyli zaczynamy zaspokajać zupełnie nową potrzebę, będąc, nie wiem, bankiem. Oprócz tego, że dajemy lokaty albo pożyczki,
możemy spowodować, że zaspokoimy potrzebę właśnie tego uporządkowania świata i zaopiekowania się środowiskiem. Takie wzięcie odpowiedzialności. Tak. Tutaj chodzi o to, co jest nowe, to fakt, że bank może zaspokajać nagle taką samą potrzebę jak restauracja albo jak producent napojów. Tak? Czyli pojawiają się ten świat konkurencji, robi się całkiem nowy, całkiem inny, ale też pojawiają się możliwości paktów, ponieważ bank może zacząć współpracować z siecią restauracji i z tym producentem napojów i na przykład z jakimś miastem. I załatwiać zaspokojenie tej samej potrzeby wspólnie z partnerami spoza kategorii. To jest coś całkiem nowego. Tak, od razu mi przychodzi na myśl, przypomina się cytat jednego z uczestników naszego warsztatu. Świata nie musisz zbawiać sam, ale nikt tego od ciebie nie oczekuje, droga firma, droga marko. Mhm. No i właśnie na zakończenie tej naszej listy Golden Tips and Rules ukuliśmy takie sformułowanie, które dotyczy odpowiedzialności, o której tu już była mowa. Otóż sugerujemy, rekomendujemy firmo marko, nie przerzucaj odpowiedzialności na swojego konsumenta. To jest, powiedziałabym, takie bardzo restrykcyjna wytyczna, ale ta wytyczna bierze się choćby z naszych obserwacji czy testów licznych komunikacji, różnych rodzajów komunikacji, zarówno telewizyjnej, jak i digitalowej, w której to marki próbowały zachęcić konsumentów bądź wypromować pewne działania w duchu zrównoważonego rozwoju, które już zrobiły. No i widzimy wyraźnie, że konsumenci bardzo dystansują się i bardzo źle reagują na wymaganie od nich zbyt dużej odpowiedzialności, zbyt dużej zmiany w życiu w związku właśnie ze zrównoważonym rozwojem, w związku z odpowiednimi zachowaniami w duchu sustainability. Liczą się małe kroki, liczy się umacnianie konsumenta w przekonaniu, że to, w co on wierzy, to, co jest dla niego istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju, jest też ważne dla nas, że to ma sens. Marka powinna mu towarzyszyć, powinna go zachęcać do działań, ale działań, które będą podejmowane wspólnie. Nie przerzucaj zbyt dużej odpowiedzialności na konsumenta. To wcale nie jest tak, że ci konsumenci są jacyś leniwi, nie chcą nic zrobić i że mówią, niech ktoś inny załatwi. Tylko absolutnie nie cierpią takiej sytuacji, kiedy ich się poucza i jakaś firma, która zarabia przecież kokosy na tym, że jestem ich klientem, jeszcze chce, żebym się zmienił, żebym po sobie posprzątał. Nie, oni poszukują silnego przywódcy, odważnego lidera, który ich poprowadzi. Jeśli zobaczą, że to jest szczery, odpowiedzialny, odważny lider, który prowadzi im w jakimś dobrym kierunku, który zmienia też trochę świat w dobrym kierunku, to wtedy sami się zaczną wysilać, sami zaczną chcieć iść za tym liderem i zmieniać swoje zachowania. Pełna zgoda, tym bardziej, że to określenie jednoznacznego lidera jest niezwykle istotne, bo badania wyraźnie nam pokazują, że właśnie tego pierwszego kroku, tego pociągnięcia za sobą w dobrym kierunku, konsumenci oczekują właśnie od firm. Od firm, korporacji. Uważają, że, mówiąc w dużym uproszczeniu, zajęcie się problemami zrównoważonego rozwoju w pierwszej kolejności powinno właśnie należeć do dużych firm, korporacji. Oczywiście równolegle także do rządów i administracji, ale od tego należy zacząć, a nie od jednostki. Zgoda i niezgoda, bo oczekują, myślę, najbardziej od rządu, ale zdają sobie sprawę, że ten rząd nie da rady. Że tam jest za dużo cynizmu, a za mało kompetencji. Natomiast w następnym kroku właśnie idą do tych dużych firm, które są na tyle silne i tutaj absolutna racja, że tam można coś zrobić i oczywiście też dużą aktywność widać w miastach, w samorządach, które też potrafią naprawdę absolutnie ambitnie, zadziwiająco iść do przodu. Zgodzę się co do trendu, że na pewno zwykły, a jakże niezwykły konsument, klient potrzebuje odpowiedniej narracji, potrzebuje odpowiedniej zachęty, bo chce czynić dobro, to widzimy wyraźnie. Konsumenci chcą czynić dobrze, angażować się częściej w działania na rzecz środowiska, na rzecz ochrony zasobów. Potrzebują jedynie pokazania odpowiedniego kierunku i pomocy w tym. Oczywiście. A myślę, że taką dobrą puentą tej naszej dyskusji będzie to, że ten lider po prostu, o którym mówiliście przed chwilą, no, nie musi działać sam, bo rzeczywiście tutaj, gdy chcemy zmieniać świat na lepsze, bo myślę, że to trochę takimi małymi kroczkami chcemy takie zmiany podejmować,
możemy działać wspólnie. Firmy też mogą wchodzić we współpracę różne, ale mogą też korzystać ze wsparcia, jakie na przykład my możemy zaoferować. Dlatego no, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, do wchodzenia w dyskusję z nami. Chętnie pomożemy, chętnie zastanowimy się nad wyzwaniami, które stoją i doradzimy. A jeszcze dodatkowo, tak pozwólcie, że na zakończenie tej dyskusji, jako że temat rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, no, żyje u nas, rozszerza się, rozwijamy tak naprawdę grono osób, które jest zaangażowane w temat, to chcemy zaprosić też do współpracy z nami, ze mną i z Kasią. Jeśli wy sami, bo wiemy, że trafiamy tutaj za pośrednictwem tego webinara do zróżnicowanego grona, jeśli wy sami lub może znacie kogoś, komu rzeczywiście te tematy są bliskie, kto chce zajmować się tą tematyką właśnie z perspektywy badawczej i doradzać, i wprowadzać, pomagać we wprowadzaniu rozwiązań, które rzeczywiście coś zmieniają, to zapraszamy do zgłaszania się do nas. Zapraszamy osoby z różnym doświadczeniem, bo także dla przypomnienia działa nasz program stażowy, więc jeśli macie zaprzyjaźnionych studentów czy osoby, które dopiero co skończyły studia, które są zainteresowane światem badań i być może właśnie tematyką zrównoważonego rozwoju, to bardzo chętnie zaprosimy ich tutaj do pracy z nami, do współpracy z Mateuszem przy różnych projektach, które właśnie są powiązane z tematyką zrównoważonego rozwoju. Dziękuję wam ślicznie. Bardzo dziękujemy.